Tutaj z podwójnej okazji, z podwójnej uroczystości. Przede wszystkim to już 101 lat, jak Polska odzyskała niepodległość i temu świętu poświęcony był cały dzień dzisiejszy, część uroczystości był również w dniu wczorajszym. Ale druga uroczystość to fakt, że po raz 23 wręczać będziemy Nagrody Cieszyniane. Szanowni Państwo, mimo takiej podniosłości tego zdarzenia, znajdujemy się w teatrze. Pozwólcie więc, że nieco złagodzę atmosferę i narażę się zwłaszcza Panom, mówiąc, tak urządzony ten świat jest niestety, że my nim rządzimy, a nami kobiety. Tak więc, Szanowni Państwo, całą przyjemność przywitania pozostawię pani Hani Blokesz-Bacza, która w cudowny sposób, jak to zwykle robi, poprowadzi dzisiejszą uroczystość, a do mnie należy wypowiedzenie sakramentalnej formułki uroczystą sesję samorządów ziemi cieszyńskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości uważam za otwartą. Ten listopadowy wieczór witam Państwa bardzo serdecznie podczas uroczystej sesji samorządów ziemi cieszyńskiej z
sposób szczególny chciałabym powitać wśród nas zaproszonych gości. Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Szweda. Witam serdecznie posła na Sejm, pana Przemysława Koperskiego. Witam przewodniczącego Rady Euroregionu Śląsk-Cieszyński, wójta Jasienicy, pana Janusza Pierzynę. Witam rodaków z drugiej strony Olzy, a wśród nich w szczególności pana Tadeusza Smugałę, prezesa Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej oraz przedstawicieli Kongresu Polaków i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Są wśród nas również przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Instytucji Nauki, Kultury i Sztuki oraz sektora pozarządowego i gospodarczego z obu stron granicy. Witamy pięknie. Witam również serdecznie przedstawicieli mediów oraz sponsorów Mokaty i Ustronianki z Ustronia oraz Mondelez Polska Productions z Cieszyna i Ludwik Czekolada ze Skoczowa. Wreszcie witam w sposób szczególny wójtów, burmistrzów, zarząd powiatu cieszyńskiego, przewodniczących rad gmin oraz powiatu, laureatów honorowych złotych cieszynianek i laureatów srebrnych cieszynianek z lat poprzednich oraz was, drodzy państwo, uhonorowanych srebrnymi i złotą honorową cieszynianką w roku 2019. Ogromnie się cieszę, że kolejne święto polskiej niepodległości możemy spędzić w tak szczególnym gronie wyjątkowych osób. Szanowni państwo, od lat podniosłą atmosferę gali tworzy chór Mieszany Echo z Zebrzydowic. Jego historia sięga 1937 roku. Zmieniali się mecenasi, dyrygenci, kierownicy, ale nie zmienił się duch zespołu. Chór zawsze aktywnie uczestniczy w życiu religijnym i kulturalnym gminy. Jest laureatem wielu znaczących konkursów i festiwali w kraju i za granicą. W swojej kolekcji ma m.in. odznakę honorową złotą z wieńcem laurowym nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za wybitną działalność artystyczną. Jest również laureatem Nagrody Powiatu Cieszyńskiego imienia księdza Leopolda Szersznika oraz honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 42 lat chórem Echo dyryguje pani dr Jadwiga Sikora. Dziś z okazji roku Stanisława Moniuszki przygotowano specjalny repertuar. Szanowni państwo, przed państwem chór Echo z Zebrzydowic. Oh,
skazani brzegach morze stoi, a zawieszony granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką wojnę szłają, zdrowy dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Tobie chwoli nas liczne kwiatki wiosna rodzi, tobie chwoli w posiany wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka, rozmaite dawa, potem do gotowego gnuśna zima.
Ostatni utwór był kompozycją Jana Maklakiewicza do Kołysanki, zwanej także listem jeńca Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A teraz zmienimy trochę klimat i Chór Echo zaśpiewa pieśń wyjątkową, szczególną, która znalazła się tutaj nie przez przypadek. Niepisany hymn Beskidów, Szumi Jawor, znany Państwu doskonale, to pieśń, do której słowa napisał ojciec i syn. Syn napisał słowa, ojciec napisał muzykę. Synem, który słowa napisał, jest pan Andrzej Niedoba, tegoroczny laureat Srebrnej Cieszynianki z Wisły. Przed Państwem Szumi Jawor. Drodzy Państwo, Chór Echo z Zebrzydowic. Bardzo serdecznie raz jeszcze podziękujemy.
klimacie beskidzkim, w klimacie Śląska Cieszyńskiego nadal pozostajemy. Znany Państwu doskonale historyk, pan Mariusz Makowski, zawsze powtarzał, że Śląsk Cieszyński jest tam, gdzie ludzie sami go budują. Tam, gdzie mają poczucie, że są Ślązakami cieszyńskimi. Zespoły, które już za chwilę zobaczymy na scenie, bardzo mocno czują się Stella. Wszystkie pochodzą z bardzo rozśpiewanej, jak się za chwilę okaże, gminy Zebrzydowice. A rozśpiewanej dlatego, że zobaczą Państwo na scenie już za moment regionalny zespół śpiewaczy Małokończanie, który działa w Kończycach Małych, pod czujnym okiem najpierw pana Stanisława Kani, a aktualnie pani Urszuli Wierzgoń. W ubiegłym roku zespół zdobył drugie miejsce w Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Towarzyszyć im będą Nadolzianie z sąsiednich Kaczyc, których repertuar powstawał pod kierunkiem pana Jana Gawłowskiego, a od tego roku pałeczkę przejął pan Klaudiusz Grzybek. Kierownikiem zespołu jest pan Robert Rybka. Występy okrasi taniec. Taniec dziecięcego zespołu pieśni i tańca Kończaneczki z Kończyc Małych. Dzieci tańczą i śpiewają pod kierunkiem pani Joanny Nowak, a kierownikiem zespołu jest pani Ewelina Bałdys. Czas na Śląsk Cieszyński. Przed Państwem Nadolzianie, Małokończanie i Kończaneczki. Pokona szarną wziął
przedstawia, strasznie leniwą go przedstawia. I dostałem jeszcze żonkę, go przedstawia, strasznie leniwą go przedstawia. Nie tak leniwą, jak on nie dbało. Zmiłuj, że się, Panie Boże, go przedstawia, dajże mi duszą. Zmiłujże się, Panie Boże, poprzez kralija, tej ziemi liczą poprzez kralija. Pan Bóg jedną wziął, a drugi nie dał. Zmiłujże się, Panie Boże, poprzez kralija, z kim bym nie dał poprzez kralija. Zmiłujże się, Panie Boże, poprzez kralija, z kim bym nie dał poprzez kralija.
Właśnie muzyczny Śląsk Cieszyński, rozśpiewane i roztańczone Zebrzydowice. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo wystąpili przed Państwem Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie pod kierunkiem pani Urszuli Wierzgoń.
Regionalny zespół Nadolzianie pod kierunkiem pana Roberta Rybki. Oraz dziecięcy zespół pieśni i tańca Kończaneczki pod kierunkiem pani Eweliny Bałdy. Tym jakże kolorowym i muzycznym akcentem kończymy pierwszą część, część artystyczną dzisiejszej gali. Zespołom bardzo dziękujemy za przepiękne występy, a Państwa zapraszamy na króciutką 20-minutową przerwę i skromniutki poczęstunek. Dzisiejsza uroczystość odbyła się przede wszystkim dzięki Stowarzyszeniu Samorządowemu Ziemi Cieszyńskiej oraz dzięki wsparciu sponsorów Mondelez Polska, oddział Olza w Cieszynie, Ustronianka z Ustronia, Mokate z Ustronia i Ludwik Czekolada ze Skoczowa. Na przerwie polecam nie tylko poczęstunek, ale również oczywiście do zobaczenia wystawa o laureatach, o dokonaniach samorządów. Także bardzo Państwu dziękuję za udział w tej części. Zapraszam za 20 minut do części oficjalnej. Thank you.